Oto rozpoczynamy. W górnym prawym rogu Krystian R. na czerwono, Krystian Szczęsny i w górnym lewym rogu oczywiście Skillo, zawodnik Teamu Liquid Nikita Gurewicz. Mamy dosłownie drugą mapę tego finału. Dołączyłem, bo dopiero co wróciłem z Riyadu z Mistrzostw Świata StarCrafta 2, ale jeszcze się wyrobiłem na to, żeby dołączyć na finał ESL Open Cup, jak co każdy poniedziałek. No tydzień temu coś się już nie dało fizycznie tego zrobić, bo człowiek był w podróży do, a teraz już jestem po podróży, po turnieju i uznałem, że skoro, no zwłaszcza, że mamy jeszcze Polaka w finale tego turnieju Open Cupa 241 europejskiej edycji, no to czemu by się szybko nie włączyć, nie odpalić, nie popatrzeć, jak tam idzie. Oczywiście druga minuta, na razie Krystianer wygrał pierwszą mapę, na tę mapę nie zdążyłem, jeszcze odprowadzałem Zeda, Michała Bogacza, którego zobaczymy niebawem na lanie w Warszawie. A na razie popatrzmy właśnie, co się tutaj wydarzy. Witam wszystkich bardzo mocno. Czy był jakiś urlop? Wprost przeciwnie. Jeszcze więcej pracy. Więcej pracy, jak to mawiały peony w Warcraftie 3. Siema, siema. Cześć wszystkim, fajnie was widzieć. Bladdev, bardzo dziękuję. Bartelmaus, dzięki wielkie. Siema. Dobra. Na razie patrzymy, jakie rozwiązania mają zawodnicy. Skillos będzie, no, robić coś tutaj takiego trochę podstępnego, bo ukrył swojego drugiego pylona w drugiej bazie, więc pewnie jakiś Stargate tutaj zostanie zagrany. Natomiast Krystianer stoi, siedzi u siebie. Także witamy wszystkich. Tak, urlop w Arabii Saudyjskiej, raczej ciężka praca, zgadza się. Znowu w Riyadzie, tak jak rok temu byłem i tworzyłem Mistrzostwa Świata. Produkowałem tam w trakcie rozgrywki to, co widzieliście, jakieś ujęcia, nie ujęcia. No tak, żeby się fajnie podczas meczu oglądało, to dbałem o różne jakieś ekrany wjeżdżające w trakcie transmisji, o wyłapywanie zwłaszcza reakcji zawodników w trakcie meczu. Jak coś się wydarzyło to i ktoś reagował, to starałem się go pokazywać na chwilę na wielkim ekranie, żeby się fajniej to oglądało. Może show dzięki temu właśnie jest bardziej emocjonujące i można się w nie bardziej zanurzyć dzięki temu. Także witamy, witamy. No i wracamy do rytmu dziennego. Codziennych transmisji tego typu rzeczy. Tak, dwie minuty opóźnienia. 4 godziny opóźnienia, Cupertino. Nie, no nie dało się wcześniej. Z taksówki czy z samolotu to tym bardziej nie bardzo. Po mistrzostwach Klem przestanie grać w Open Cupach, sero zacznie. No nieźle. Dobra, witam wszystkich bardzo mocno. Jak po podróży? No, jako tako. A zadziwiająco dużo spałem w trakcie podróży. Ale też to dlatego, że o 6:50 rano był transport na lotnisko, więc w nocy za dużo nie spałem, jakoś tam jeszcze wiele rzeczy ogarnąłem, w końcu się mogę ogolić. Bo wcześniej naprawdę to tylko wstajesz, jedziesz, no śniadanie jeszcze, jedziesz robić co trzeba, wracasz i praktycznie, no jeszcze tam siłownia z wiadomo, z Geraltem jakieś tam udawanie, że ćwiczymy, tak na serio to bieżnia. I znowu spanka i wstajemy, działamy i wracamy i tak dalej. I powtórz razy cały tydzień w zasadzie. No, były też różniejsze dni, jak były te próby. I ustawianie całego stanowiska. Jak widzimy, otwarcie Skillosa nie zrobiło dużego wrażenia na Polaku. Tylko jedna proba zniszczona, więc Krystianer może dalej konsekwentnie realizować swoje otwarcie. On postawił na Robo Facility, więc pewnie pod kątem Immortali zaraz będzie się rozwijać. No i na takiej krótkiej mapie wydaje mi się, że otwarcie z Robo jest całkiem mocne, no bo można szybki atak z użyciem takiego Immortala wyprowadzić. W razie czego też się dobrze obronimy. No ale właśnie też gwarancji nie ma żadnej, że Oracle nam nic wroga nie zrobi. I tutaj widać, że Skillos, no nawet nieźle kombinuje Nikita. Nawet. Ale też nie ma takiej dużej trudności, chyba i tak z obroną Krystianer. No fajnie jakby wygrał ten finał jeszcze tak przed pójściem spać Polskę górą. Byłoby cudownie. Może pokażę Open Cup amerykański, skoro tutaj tylko 2-3 mapki. Geralt mówił, że jak wróci, bo on teraz też jakoś wraca późnym wieczorem do siebie, też pewnie koło 22-23 będzie u siebie w Krakowie, no tam gdzie mieszka. O, to jest świetne! No, doskonale. No i to mi się podoba. Krystianer zniszczył wroga Oracle, więc radykalnie zmniejszył zagrożenie w swojej linii mineralnej. I o to chodzi. No, to jest duży krok w kierunku wygranej. No, na razie druga mapa, trzeba 3 wygrać oczywiście, żeby wygrać finał tego Open Cupa. Dobrze, jakby się to stało. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale tydzień temu, kiedy no, z racji Mistrzostw Świata też nie mogłem pokazywać Open Cupa, komentować go, Krystianer też był w finale ze Skillosem. Wtedy wygrał Skillos, chyba 3-1, jak mnie pamięć nie myli, bo sobie sprawdzaliśmy gdzieś tam właśnie wyniki na lotnisku przy okazji, bo to zawsze jest takie ciekawe, jak jest duży turniej, to kto się zapisze do Open Cupa,
I dlaczego Max Pax i dlaczego go wygra? No ale właśnie dzisiaj jakoś Max Paxa w Open Cupie nie ma. Tydzień temu chyba to Christianer. Ty właśnie tydzień temu Christianer zatrzymał Max Paxa, po czym przegrał ze Skillousem w finale. No najgorzej, bo Max Pax jednak jest uznawany, że ma raczej najlepsze PvP na świecie, no tak statystycznie patrząc. Zadbał z tobą, skoro go odprowadzałeś. Tak. No on już pojechał do siebie, bo on z Warszawy samochodem z powrotem do Gdyni. Jeszcze musi odbyć podróż, no a o tym nie wiem, tam 4 godziny to będą, on też musi trochę uważać, no bo jednak jest bardzo ślisko, jeszcze noc taka, on po podróży, to wiadomo, że trochę pewnie zmęczony. No, połączenia mieliśmy co prawda fatalne, ale już wiemy co zrobić za rok, żeby było lepiej. Trzeba po prostu się bardziej upominać o te połączenia, bo mieliśmy kapitalny lot powrotny bezpośredni, potencjalnie tam pierwsze 25 w nocy by wystartowało, bylibyśmy gdzieś nad ranem już w Warszawie, no to bez porównania. A tak to mieliśmy jakieś podróże z przysiadków w Dubaju, 17-18 godzin, to katastrofa. Ale oni to tak zrobili na ostatnią chwilę, też tam nie ogarnęli chyba do końca wszystkich właśnie tych podróży, hoteli. Znaczy hotele w sumie były, ale te loty były jakoś późno wyklikane i trzeba za rok trochę bardziej tam ich powiadomienia im wysyłać jakieś. Dobra. O, Monek, bardzo dziękuję, bardzo wielkie bydle, witamy bardzo. Siema, bardzo dziękuję za wsparcie kanału, siema. Cześć dla Skajcyka. Witamy. Jakie Liza niebieżnie rzucanie żelastwa, o co chodzi? Dobra. Siema Cookie Jumper, cześć Manu Kunta, cześć wszystkim w ogóle, bardzo fajnie. O, Piotrek, jeszcze nowy subskrybent Twitch Prime, dzięki wielkie, siema. No i fajnie. Na razie Christianer zdaje się prowadzić w tej potyczce, aczkolwiek... W sumie też małe były te obrażenia. Jeszcze popatrzmy sobie na wykres przewagi w wydobyciu. On dużo też mówi. No w sumie to gra jest moim zdaniem dość wyrównana, chociaż nie ma tutaj baterii. A nie, jest z tyłu bateria Christianera. Trochę przedwcześnie ją aktywował, no troszeczkę za wcześnie. Tutaj jeszcze niebezpieczny warping. Tutaj zelota Skillousa w naturalu stoi i nic nie robi. Aż dziwne, że taka komenda tutaj wydana i on po prostu się zapomniał. No ale jest jak jest, mamy też atak na godzinę trzecią, tutaj wbiega Skillous, mamy jeszcze kontrę Christianera, no nagle akcja w trzech, czterech miejscach w sumie. Ale Warpism wylatuje z bazy Christianera, to jest piękne, że ten Zlota tutaj stoi i nic nie robi, a mógł naprawdę zrobić spore szkody ekonomii Christianera. Kontynuacja tej batalii, trochę mnie martwi, że Christianer nie zagrał swojej baterii do obrony, bo to na pewno jest jakieś niedociągnięcie, no i teraz Immortale teoretycznie powinny skupiać ogień na Archonach, chociaż atakowanie Zlotów też na pewno nie jest tragiczne. Tutaj obrona będzie już finalizowana i chyba... Przejdziemy dalej. Dobrze. O, świetnie, jeszcze Archona. No, o, jeszcze dwa Archony złapał. Kurczę, jakoś dziwnie długo ten recall trwał. No i to jest jakiś plusik. Wydaje mi się, że jest lekkie prowadzenie naszego zawodnika. Musi cały czas mieć w pamięci, że tutaj jest ten Warpism w górnym prawym rogu. On zawsze może wlecieć i przyzwać kolejne jednostki. Może fajnie, jakby tutaj były jakoś tak po dwa Stalkery, albo chociaż po jednym. No i właśnie, wlatuje Skillous. Christianer tego za bardzo nie widzi, albo przynajmniej nie reaguje, zaraz może będzie reakcja. Tak, teraz zaczął biec, widzę, przezywa i miejmy nadzieję, że straty nie będą zbyt wielkie. Ale częściowo też jest zdeterminowany, żeby zaatakować. Doskonale. 12 probek, oj, sporo, bardzo dużo. Osiemnaście. Probek tutaj w zasadzie mógł zniszczyć Skillous, ale jakoś mu się Oracle omsknęła. No i niestety przez te straty znowu myślę, że gra została właśnie no trochę wyrównana, trochę zresetowana. Christianer zapomniał zabrać swojego Warprisma z środka mapy i to na pewno jest błędem. Teraz trzeba znowu się właśnie jakoś cwanie ustawić pod baterię. Na pewno powinien się wycofać Christianer. Plus 2 na ulepszeniach Skillousa. Na zelotach, na Archonach to dużo daje. Tutaj się wycofuje Skillous, z innej strony jednakże atakuje. No i kurczę, nie wierzę, że jest już 20 limitu różnicy ponad nawet, jeżeli chodzi o wojsko. No i chyba atak Skillousa będzie za silny. Jeżeli nie ten z przodu, który teraz obserwujemy, to ten atakujący do pierwszej bazy. Jest tutaj bardzo dużo zelotu, więc spokojnie. Będzie niszczyć kolejne budynki, również te produkcyjne Christianera. Jest 6 warp gate'ów do 12, no to sama ta statystyka jest fatalna, bo nawet Christianer, gdyby chciał, to nie może wydać swoich surowców, których zbiera, no, w zasadzie nawet więcej niż Skillous, ale musi być ta produkcja.
ewentualnie jakieś kapitalne ustawianie się między budynkami. Próbuję tutaj rzeźbić właśnie z jakimiś stalkerami, może Forcefield poleci, ale nie przebija się nigdzie Christianer. No i w dodatku Skillos dalej warpuje jednostki. No nie odbudował swoich warpgate'ów, widzicie, że Christianer umknął mu ten fakt, że potracił warpgate'y i nie zbudował kolejnych, ale nawet gdyby je zaczął odbudowywać, to byłyby one prawdopodobnie za późno i nie miał jak kupować kolejnych jednostek. GG. 1-1. Zaczynamy drugą mapę tego finału. W górnym prawym rogu Christianer, w dolnym lewym Skillos. Jesteśmy na mapie Alcyonii. No i oby te chwilowe potknięcie nie rzutowało na resztę spotkania. Witamy Desik. Jak wrażenia? No bardzo fajnie, no to dla mnie to jest w zasadzie... Znaczy, to jest jakiś tam stres, wiadomo. Serduszko pompuje mocno, jakiś tam finał czy coś. Z momentami, nie że cały czas, nie? Ale jednak to jest dla mnie dużo mniej obciążające niż robienie codziennych transmisji, szczerze mówiąc. One są tak... Więcej rzeczy trzeba zdecydowanie ogarniać niż tam, mimo że... No ale tam trzeba być szybkim i precyzyjnym i w ogóle bardzo tak cały czas w sumie. I koordynować pracę tak z trzech osób przynajmniej. W zasadzie to czterech. Cały czas. Ale jakoś poszło. Także witamy wszystkich. Witamy wszystkich bardzo mocno. Patrzę jeszcze, co tam pisaliście na czacie, skoro i tak mamy tutaj początek rozgrywki, ale widzę, że w tym początku już Christianer coś zaplanował ciekawego. Już coś ukrywa na mapie. Monek mega dziękuję właśnie. Dzięki wszystkim za wsparcie i subki. Potwierdzony, że za rok kolejny taki turniej? Nie, nic nie ma potwierdzonego, nie ma żadnego ogłoszenia. No ja, mi się marzy, żeby był kolejny taki turniej. Więc jeżeli będzie, to pewnie za rok latem, ale no, nie ma żadnego ogłoszenia, więc w zasadzie to nie ma nawet ogłoszenia jakiegoś kolejnego cyklu StarCraftowego. Czekamy w tej niepewności, czy coś będzie, czy nie będzie. Oczywiście są jakieś plotki, że chyba tak, ale to... Póki nie ma oficjalnego ogłoszenia, to jak wiemy, wszystko się może... odkręcić. Witamy. Siema Honor, witamy z powrotem. Cześć Sancho, cześć wszystkim. Dobra, sekunda. Pan gracz, witamy. Siema Keszgar. Jak wrażenia po finale? No, finałowy dzień był bardzo szybki. To mi się trochę mniej podobało, że takie były wyniki, jakie były. Czy mam muszelkę? Tak, mam muszelkę. Spokojnie, jest KPPW, oczywiście. Mam 30 muszelek. Coś mam, ale nie wiem, czy to będzie ta muszelka, która miała być. Dobra. Degustacja. A zdegustowani z powodu tego. O, chwileczkę. Czekaj, co? A, bo dobra. Ta. Tutaj taki mały myk miał miejsce. Mianowicie, jeżeli ustawimy dobrze jednostkę w tym punkcie, to nie może przejść inna jednostka, która by chciała tak sobie w tym kierunku podążać. I na wersji eslowej nie da się tego zrobić, a no to nie jest wersja eslowa, więc teoretycznie jest zła wersja mapy założona przez graczy. Pewnie się na to przymknie oko. Pewnie i tak dalej zagrają, nie? Bo po prostu takie patenty można robić. Taka sytuacja. Normalna muszelka? Ja nie wiem, gdzie w Riyadzie, kurczę, muszelki są. Ale szukałem, naprawdę. To Danska ICK potwierdzi. Gabryś Z zresztą też potwierdza, że szukałem. A znalazłem inną. Może się spodoba. No naprawdę miałem takiego rebusa, że już nie wiedziałem, gdzie skręcić. Karamba, dziękuję bardzo za suba. Witamy. Twitch Prime również. Sporo subków. Dziękuję wszystkim bardzo mocno. Dobra, co my tu mamy? O, słyszę, że coś zostało anulowane. Chyba bateria.
Na razie takie małe podchody. Jak widzimy, ukryty pylon Christianera nie prowadzi do jakiegoś ukrytego Stargate'a czy innego robo. Po prostu grają spokojnie dalej. Christianer tak na dobrą sprawę robi dokładnie to samo zagranie, co na poprzedniej mapie, natomiast Kilo zmienił ze Stargate'a na Blink Stalkery i, no i Force Fieldy. I może będzie z tego ataka, może jednak nie. Czy jak obsujesz na takim turnieju, to masz na słuchu komentatorów? Znaczy ja nie obsuję, ja jestem in-game dyrektorem, ale jeżeli gdy byłem obserwerem, to tak, na cały czas słuchasz komentatorów i czasami musisz z kontekstu wywnioskować, co chcesz, żeby... co oni chcą, żeby im pokazać, na przykład ten panel Units Lost, albo jakiś Battle Report, akurat na tym modzie tego nie ma, albo jakieś inne rzeczy, albo straty, albo zazwyczaj to sam decydujesz, coś w danym momencie ważne do pokazania, no musisz się cały czas dostosowywać, jak to mówił Bruce Lee, bądź wodą, trzeba być wodą. Doskonale. No tu jakieś adeptki sobie śmigają. Kurczę. Witam wszystkich. Żeby pokazywać to, o czym akurat gadają, czy raczej oni gadają o tym, co pokazujesz? Różnie jest. Różni komentatorzy się różnie dostosowują do obserwera. Niektórzy fenomenalnie, bym nawet powiedział, na coś się lekko zwróci uwagę myszką, tak subtelnie albo coś tego i od razu podłapują, że o, to jest fajne, to warto o tym powiedzieć. Inni kompletnie ignorują komentatorzy, co pokazuje obserwer i raczej próbują swoim komentarzem trochę nakierowywać obserwera. No i trzeba się dostosowywać, nie? Wiadomo, żeby było jak najlepiej, żeby się to oglądało. A czasami jest coś pomiędzy. No różnie, różniście. Ja robiłem coś troszeczkę innego, wyłapywałem reakcje w trakcie gry i tak dalej. I tam tych obserwerów i ten picture in picture w dolnym prawym rogu starałem się koordynować, żeby nie było popeliny. Dobra. Fenix, jak widzimy, leci do przeciwnika, taki bardziej zwiadowca, taki bardziej pasywny styl gry. No i Christianer w tej pasywności uznał, że lepiej będzie pozostać i po prostu zrobić złotą bazę. Więc taka bardzo czysta ekonomia. Polak na razie na trzech asymilatorach, z Kilo, z tego co widzę, dokładnie tak samo na trzech asymilatorach gra, czyli dużo jednostek typu zloty, stalkery powinniśmy zobaczyć. No i archony też będą. Jest taki moment gry między dwoma protosami, gdzie przeważnie, ale nie zawsze, przestaje się robić stalkery i wtedy właśnie bardziej zloty, archony ciśniemy i atakujemy w różne miejsca. No i tutaj chyba tym graczem z inicjatywą będzie Skillow za momencik. Zobaczył, że jest złota baza i chce ją pewnie zatrzymać, chociaż samego Nexusa nie widział, ale widział Pylona obok, widzi jak są ustawione jednostki polskiego zawodnika, więc już pewnie podejrzewa, że ta złota baza jest tutaj budowana, bo z innego powodu tutaj by raczej Christianer tak sobie po prostu nie stał. Chociaż ja potrafię sobie wyobrazić taką zmyłkę, że Christianer stoi w tym miejscu celowo, tylko po to, żeby rywal sobie pomyślał, o kurczę, on zajmuje złotą bazę, a Christianer tak naprawdę by tam z 10 czy 12 warpgate'ów spamował złoty i zaraz atakował brutalnie z Killosa. No to by było trochę dziwne zagranie i w sumie to nie polecam na wysokim poziomie. Takim bardzo, bardzo, bardzo wysokim, ale raz na jakiś czas można spróbować rzucić kebabem i zobaczyć, co wypadnie. Sporo zolotów niestety w bazach Polaka, niektóre z nich niszczą pylony już, trzy warpgate'y naszego zawodnika zniszczone, ale tutaj jest okazja, żeby przechwycić Skillosa. On oczywiście stalkerami ucieknie, no bo ma blink, ale kurczę, reszta rzeczy ma potencjał. Boże, co robi Christianer, on się rozdzielił niechcący, część, no właśnie, taką malutką część tutaj zostawił i po prostu może stracić, jeżeli Skillos by ogarnął i się blinkował, ale co gorsza, tutaj też są ataki, no i w tym, no niestety trochę banalnym stylu Skillos wychodzi na prowadzenie. Boję się, że jeszcze Immortale są do zniszczenia, chociaż teraz Christianer chyba celuje tak, najpierw w Archona pierwszego, zaraz drugiego. No i zobaczymy, czy to się dobrze skończy. W sumie nie najgorzej. Nie było tragedii, aczkolwiek trochę więcej niż brak tragedii potrzebuje Christianer. W końcu odbudowuje te pylony. On powinien tak naprawdę natychmiast te pylony tutaj odbudowywać, jak tylko widział, że Skillos ma zamiar i zniszczenia i wysłał na to zeloty. Od razu, no tak w idealnym scenariuszu. Tak, Klemo od wygranej ma, już nie pamiętam, czy 45 czy 55% podatku, więc to jest trochę brutalna sprawa. Lekko mówiąc brutalna. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Organizator tego chyba nie pokrywa z tego, co wiemy. Ale ma tytuł Mistrza Świata, to też walcz wbrew pozorom zawodnicy. 19 probek zniszczonych u Christianera. No trochę dużo. Jak nam... O jest, tu jeszcze Archon niestety pada. No i zobaczcie, że z
Kiros jeszcze w dodatku ma nadwyżkę, więc on tak naprawdę ma teoretycznie większy potencjał niż ten, który prezentuje w tej chwili. Jak tylko odbuduje jednostki, tutaj lekki błąd z Kilosa, po prostu biegł koło jednostek i był atakowany, no ale mimo wszystko ma większe liczby i wygrywa już drugi punkt na swoje konto. GG. No to lecimy. W kurnym prawym rogu Christianer, w dolnym lewym Skillows. No i go, go. Nie, to we Francji są takie podatki, to on musi w swoim kraju normalnie. Klemasz tyle, nie? No, nie ma lekko, bagieciarz. Spirit jakby wygrał, to ma 10%, Klem ma te 45 czy 55, no nie wiem, no skandalicznie duże w każdym razie. Bagiety tam saliczą. O, Skillows! Jakie ciekawe posunięcie. Zbiera te złote minerały, które ciekawe do czego go doprowadzą. Co on tam będzie ukrywać, bo trochę się boję, że... A, sorry, wynik jest nie ten, bo teraz się zorientowałem, że to jednak niestety nie Polak wygrywa, nie Polak prowadzi. Nie spodziewałem się dzisiejszego streama, pisze Magician. Bardzo mi miło. No, tak uznałem, że akurat jeszcze mogę przycisnąć przed snem. Dobra. Także Z był obserwerem, Dansky CK był drugim obserwerem na streamie B. Geralt był in-game dyrektorem, czyli robił to co ja, tylko że na streamie B. Dwie adeptki Warpgate. Tutaj mamy oczywiście inicjatywę Christianera jakąś. Oho. Widzę, że transmisja się tam wykrzyczyła. Coś padło ewidentnie. No, 26 minut z PvP. O. Dobra, wróciło, z tego co widzę. Streamek już żyje, doskonale. No, coś tam się wykrzyczyło. Ale już żyje na szczęście. Witamy wszystkich ponownie. Dobra, siema Redu, witam mocno. Czy są jakieś plany co do następnych tej rangi turniejów? Nic oficjalnego, nic potwierdzonego, ale jest jeszcze nadzieja na pewno. No, na pewno fajnie by było, żeby jeszcze gladiatorzy StarCraftowi mieli o co powalczyć. Nawet sporo osób oglądało te transmisje, bo tam w szczycie chyba na wszystkich streamach na Twitchu było 60 tysięcy osób, to w sumie nawet. Gdyby nie były to takie szybkie mimo wszystko spotkania, no to myślę, że może by tam jeszcze trochę nabiło. Dobra, co się stało, przycięło stream? No, dostawca internetu, wiadomo, że nie zawodzi. On nas tutaj ten... Siema Fomatar, witamy. Betonowy Kalafior, świetna ksywa, dziękuję za suba. Siema. No patrzymy cały czas jak... Ojej, teraz to Christianer dobrze wjechał, bo tak patrzę, cały czas patrzyłem jak na ścięcie. Ale na szczęście to ścinane były proby z Killowsa. No i kapitalnie, 4 adeptki za 11 probek i Stalker, no to o to chodziło. O taki początek należało się starać. No fajna ta zmiana taktyki Christianera, bo do tej pory raczej był to pasywną stroną z Immortalami, z Robo. Siedział w bazie i się tylko... próbował bronić, a teraz... O, no kapitanie. O, jak dobrze, o, jak fantastycznie, bo teraz ta Oracle też przeżyła. Perfekcyjnie, no. 15 probek do 5 minuty. No i tam paru sekund stracił Skillows. No to jest już nokautujące. To, co zrobił Christianer. I powinno być już tylko lepiej. Ja
Nie no, to się musi udać, co Immortale do obrony. Co prawda baterię sprytnie Skillos wyłapał, ale jedyne co musi zrobić polski zawodnik tak naprawdę, no to siedzieć w bazie i tyle. Czy Kle mówi, będzie się chciało grać turniejem? Po takim zwycięstwie? Myślę, że na pewno będzie mu się chciało, bo on generalnie cały czas ciśnie tu i tam i raczej nie odpuszcza, chociaż w sumie może. Kto wie, ale raczej on jest takim zawodnikiem, który no nie był leniwy po wygraniu w Dallas. Przecież on wygrał z Serralem jakieś 7-8 miesięcy temu w Dallas. No nie pamiętam to, ale to była taka jesienno-zimowa rzecz. Kawał czasu i... No i kurczę, ładnie. A był taki spadek formy Klema, teraz pojechał do Korei jak mało kto. W tej Korei ten trening faktycznie mu dużo dał, a podobno wcale nie grał dzień i noc. Podobno też sporo tam sobie imprezował z innymi. Ten też taki zupełny wyalienowany progamer nie jest, tylko też bardzo fajna osoba. Też taki. On lubi się socjalizować z innymi, ale też przede wszystkim grać. Także trochę po wszystkiemu. No dobra, my tu gadu. A Krystianer chyba spróbuje zaraz zrobić jakiś kolejny potężny atak. Trochę się martwię, no bo jednak też były straty, ale no na szczęście Skillosa większe. No i teraz widać jak na dłoni, po limicie armii jest 46 do 30, czyli po prostu większe siły ma Krystianer. Co więcej, jego kompozycja jest lepsza, no bo ma Immortale kontra Stalkery przeciwnika. I jeszcze w dodatku tyle samo, a nawet jednego więcej Stalkera niż rywal. To no, musi się to udać. Chociaż no zawsze jest ta niepewność, że wrogie Force Fieldy tu będą pomagać, że super bateria jakaś będzie odpalona. Trzeba to niepochopnie przełamać. Chyba, że będzie blink ofensywny, tak też można. No, wskakuje czy nie wskakuje? Nie, dobrze. Wydaje mi się, że... Chociaż kurczę, nie wymusił super baterii u Skillosa. Jeszcze jedno uderzenie. No, na razie jest jako taką. Doskonale. Ofensywny blink. Immortal zniszczony w zasadzie w dwóch salwach. Super bateria, nie ma szans. No nie ma szans też Skillos. Super. Za chwilę piąta mapa finału. No w zasadzie to w te 5 minut już w zasadzie została przesądzona ta mapa. Musiałoby się wydarzyć coś niesamowitego, żeby Krystianer ją przegrał po zniszczeniu 15 robotników Skillosa na tym poziomie. To już za dużo. GG. Super. Mamy 2-2. Lecimy w dolnym prawym rogu Krystianer i w górnym lewym rogu Skillos. Decydująca mapa finału ESL Open Cup, edycja 241 europejska. Zobaczmy, który Protoss w tym tygodniu okaże się lepszy. Tydzień temu zatriumfował Skillos z wynikiem 3-1. Może Krystianer się właśnie na nim teraz zemści. Witamy Majki, witamy wszystkich. Fajnie, że jesteście. Tak na szybko, co prawda dzisiaj to transmisja, ale czemu nie? Czemu by się nie odpalić? Z tego co widzę, znowu ukryty pelon w dolnym lewym rogu mapy. Tak patrzę sobie jeszcze, co piszecie na czacie. O szejkach. Jeszcze opinie, który RTS lepszy. Ja bym z chęcią zobaczył rywalizację kilku RTS-ów jednocześnie. Jeszcze śmiesznie byłoby zobaczyć takie coś, że właśnie jednego dnia rywalizują w jednej grze, innego w innej grze zawodnicy, trzeciego w jeszcze innej, już nie wiadomo, co on jest progamerem i dla jakiego teamu. No kurczę, lękam się, bo widzę Robo Facility od Krystianera i brak ekspansji. Czy on tutaj, aby na pewno
będzie chciał tak zagrać zwyczajnie normalnie. W zasadzie to chyba musi. Trochę nie podoba mi się ta konfiguracja technologiczna, jaką tutaj mamy. Muskilos będzie mieć zapewne Oracle. Natomiast Christianer stawia... Ej, w sumie na Warp Prisma to może nie będzie takie złe. O, tutaj w ogóle też ciekawa bateryjka, pewnie na wypadek, gdyby się spotkał z... Ojej, z tymi Stalkerami, kurczę, no tutaj źle, bo już czuję, że ta adeptka padnie, od tego zaświadczenia wiem, że tak się raczej stanie. No. No właśnie, no właśnie. I to są straty, które trochę już bolą. To się wydarzyć nie powinno. Oczywiście Christianer tam sobie przyzwie kolejną adeptkę, jakoś to warpizmem wrzuci i będzie się działo, ale... No, Skilos po pierwsze ma 4 proby już więcej. Po drugie... Presja, która uświadomi go, że nie ma tutaj ekspansji, więc on teraz może się wycofać, może się bronić. Ciekawe, czy użyje Ricola, czy spróbuje tu wejść, bo jeżeli wejdzie, to być może Force Field przytrzyma te Stalkery Skilosa. No, ale Christianer nie patrzy aż tak, żeby go przytrzymać. Mamy cały czas takie trochę nieciekawe rozwinięcie, mam wrażenie, że Christianer po prostu straci swojego warpizma i tak trochę nic z tego nie wyniknęło, a na pewno nic dobrego, a w zasadzie same złe rzeczy, bo zobaczcie, że Skilos ma ekspansję, Polak jej nie ma. I nawet jeżeli chce teraz zrobić atak, a widać, że podchodzi, to niestety tu już jest bateria. No i nie ma tego warpizma, żeby przywoływać jednostki na froncie. Ciężko, 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 ciężko to widzę. Bardzo źle, bardzo źle. Twilight Cancio zagrany przez Christianera. Chwileczkę, bo Oracle powraca. Jeszcze zobaczcie, jak sprytnie Skilos to rozegrał, że dwoma Feniksami podniósł Stalkery, no ale na szczęście trochę się przeliczył, bo za długo, za bardzo, ale kurczę, to jest 20 probek do 35, nie dziwiłbym się, gdyby Christianer uznał, że no dobra, to już nie ma sensu, to trochę wygląda jak ta gra, gdzie to Christianer zniszczył 15 probek, teraz sam stracił 9 i niestety przez to, jak otworzył, jak późno zaekspował, jest w fatalnym położeniu. Skilos nawet czuje się na tyle mocno, że wychodzi na mapę, ma Immortale, ma sen. No nie, no ma świetną pozycję Skilos. Niestety to jest jedna z tych pozycji, w której to już tak czekamy w zasadzie tylko na taktowne wyjście Christianera. Już tak duża jest ta różnica. Szkoda, liczymy na trochę bardziej zaciętą trzecią mapę. No jeszcze teoretycznie, no ale nie, no Skilos robi ten. On widzi swoją przewagę, widzi jak ogromna jest ona, więc teraz chce po prostu z dwóch baz zrobić adeptki z ulepszeniem i dokończyć Christianera. Znane zagranie Skilosa, adeptki z glewiami, do tego Immortale, 6 warpgate'ów przeważnie, no i no niestety, ja już, no może teraz nie zaatakuję Skilos, tylko po prostu poczeka właśnie na to ulepszenie, na to wzmocnienie i potem już będzie tylko gorzej, tylko ciężej. Szkoda, wielka szkoda, że taka sytuacja, no nie zemścił się za finał sprzed tygodnia Christianer, nie pokazywałem, nie streamowałem go, no bo właśnie nie mogłem, byłem w podróży do tych, na mistrzostwa, ale kurczę, no 2 tygodnie z rzędu Skilos go ogra. Ale i tak, ładny występ Christianera, on dzisiaj pokonał, no, Arok Fire z Francji, pokonał też Hero Marina, co było bardzo, bardzo ładnym przecież rezultatem, no i teraz na Skilosa, więc i tak może być, myślę, z siebie zadowolony, $100 za drugie miejsce, 200 za pierwsze. No i po tych 4,5 godziny zobaczymy zaraz prawdopodobnie zwycięstwo Skilosa. Obserwer też zniszczony, ten Christianera. Chociaż, kurczę, no jeszcze jest trochę Force Fieldów. O, oh, wow. Czy wy to widzieliście? Skilos zniszczył... Ojej! Skilos jak się pomylił, zniszczył własną jednostkę, teraz podleciał Warprismem. Aż dziwne błędy tego zawodnika. Bardzo dziwne błędy i teraz nie może przywoływać kolejnych jednostek. O, Christianer poczuł, że może podejść z kolei. On ma Blinka.
Ej, kurczę, to była naprawdę niezła batalia, tylko problem jest taki, że tutaj też weszły adepcki i zobaczcie, ile padło probek. 11 probek właśnie stracił Krystianer. Tutaj pylon, o Boże, on się ukończył, więc Krystianer musi własnego rodzonego pylona rozwalić. No ciężko, ciężko. Nie no, mimo wszystko. Chociaż... Nie no. Nie ma szans, nie ma szans. Choćbyśmy bardzo, bardzo chcieli. Teraz jeszcze Feniksy podnoszą Immortale. Probek tyle padło, że zanim Krystianer zrobiłby jakiś kontratak, to pewnie i tak będzie wystarczająca obrona. Ale... No naprawdę nie popisał się tym atakiem Skillows. Kontra na ekonomię niby dobra, ale reszta... rzeczy słabsza. I zobaczcie, że teraz w momencie, kiedy prawdopodobnie Polak no, może wyjść na mapę i wychodzi, to wleci Warpism z atakiem na ekonomię. Najpierw jeszcze Feniksy, tutaj jeszcze adeptkami, być może do Naturala skontratakuje Skillows. Bardzo mądrze to rozgrywa, no bo w sytuacji, gdy Krystianer idzie i niewiele robi, no to właśnie teraz chce atakować ekonomię i tak to się po prostu robi. W razie czego może przyzwać jednostki do obrony Recallem, Nexusem i... No i tyle. Super bateria też bardzo mądrze odpalona zawczasu, żeby jeszcze chwilę dłużej, jeszcze jedną salwę dodatkowo zniósł Immortal, a może nawet w ogóle nie padnie. No i czekamy niestety na finalne już GG. Tutaj adeptki, tutaj stalkery padają. No i to tyle. Ale i tak gratulacje dla Krystianera za ten występ. Nie był zły na pewno. 50 limitu różnicy, jeszcze chwilę spogląda na to, co się tutaj dzieje, nie ma ekonomii w drugiej bazie, jest na 8 probach kontra 43. GG, nie dało się już tego wyciągnąć. Także jednak ponownie zawodnik Team Liquid zatriumfował, 2 tygodnie z rzędu. No, też nie ukrywajmy, że pewnie dlatego, że wielu zawodników, którzy wzięliby w nim udział, no było na mistrzostwach, albo jeszcze wracają i nie zagrali. Ale właśnie trzeba takie okazje wykorzystywać jako zawodnik. GG.